Witam serdecznie, ja nazywam się Maciej Porstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Aktorka została skazana za spotkanie z Putinem. Rosjanin zaatakowany przez niedźwiedzia odgryzł mu język. Piorun uderzył w Energylandię w trakcie zabawy. Polska przez chińskie podróbki traci prawie 100 miliardów złotych rocznie. A na koniec w ramach ciekawostki dnia dowiemy się, jak zaoszczędzić pieniądze robiąc zakupy. I zanim zaczniemy, jakie są trzy najważniejsze rzeczy w życiu prawdziwego mężczyzny? No oczywiście przeżyć uderzenie pioruna, walka z niedźwiedziem i kolacja z Putinem. I o tych trzech rzeczach porozmawiamy sobie w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Wiadomości. Zaczynamy pierwszy temat. Znana włoska aktorka Ornella Muti została prawomocnie skazana na pół roku więzienia w zawieszeniu i 500 euro grzywny za to, że udając chorą odwołała swój występ w teatrze, by wziąć udział w uroczystej gali z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wyrok sądu apelacyjnego utrzymał Sąd Najwyższy, który uznał, że gwiazda kina i telewizji winna jest próby oszustwa i złożenia fałszywego oświadczenia. Odrzucone zostało odwołanie aktorki od tego wyroku. Sprawa dotyczy zdarzenia z grudnia 2010 roku, gdy Muti poleciała do Petersburga na wielką galę dobroczynną z udziałem Putina i amerykańskiego aktora Kevina Costnera. Artystce zarzucono, że odwołała swój przyjazd na spektakl w teatrze na północy Włoch, tłumacząc to chorobą. Przedstawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że ma zapalenie krtani i tchawicy oraz gorączkę. Lekarz z Rzymu zgodnie z tym zaświadczeniem zalecił chorej 5-dniowy odpoczynek i oszczędzanie głosu. Jak ujawniono, już wcześniej aktorka otrzymała za ten występ garze w wysokości 24 tysięcy euro. Spektakl nie odbył się, a w mediach pojawiły się w tym samym czasie zdjęcia aktorki z Rosji, siedzącej przy tym samym stole z prezydentem Putinem. Kara więzienia została zawieszona warunkowo, aktorka musi wpłacić 30 tysięcy euro na konto teatru na poczet poniesionych strat, który w procesie tym występował jako strona poszkodowana. Jeśli nie wpłaci tej sumy, chcąc uniknąć więzienia, będzie musiała zwrócić się o zmianę kary na prace społeczne pod opieką kuratora. No ale co tam, pewnie było warto. W końcu niecodziennie zdarza się okazja zasiąść przy jednym stole z człowiekiem, który zasiada tygrysy czy niedźwiedzie. A skoro już o Rosjanach zasiadających niedźwiedzie mowa. 29-letni Nikołaj Igrit został zaatakowany przez niedźwiedzia brunatnego. Aby się bronić, mężczyzna odgryzł niedźwiedziowi kawałek języka. Choć ta historia wydaje się nieprawdopodobna, wydarzyła się naprawdę. 29-letni Nikołaj Igrit postanowił wybrać się ze znajomymi na wycieczkę do rezerwatu przyrody w pobliżu miasteczka Turan na północy Tuwy, Republiki Autonomicznej, znajdującej się w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Celem wyprawy było znalezienie poroża jeleni. Kiedy żądni przygód turyści dotarli do tajgi, postanowili się rozdzielić. Wcześniej, aby się ogrzać, rozpalili ognisko. Kilkadziesiąt minut później na drodze 29-latka stanął niedźwiedź brunatny. Zwierzę zaatakowało mężczyznę, przewróciło go i wielokrotnie ugryzło w twarz. Aby się obronić, Nikolaj Igrit odgryzł niedźwiedziowi kawałek języka. Ten zadziwiający pomysł okazał się skuteczny, bowiem zaledwie kilka sekund później zwierzę uciekło. Krzyki rannego mężczyzny usłyszeli jego znajomi, którzy powiadomili pogotowie. 29-latek został przetransportowany do szpitala w stolicy Tuwy. Mężczyzna ma głębokie rany twarzy, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rosja to jednak rzeczywiście zupełnie inny świat niż ten, w którym żyjemy. Dobrze, że przynajmniej nie trafił za to do więzienia w końcu, o ile mnie pamięć nie myli, niedźwiedzie są pod ochroną. A to Nikołaj Igrit w końcu wtargnął do domu tego niedźwiedzia. Ale adrenaliny nie dostarcza oczywiście tylko pobyt w Rosji, gdzie możemy spotkać się z Putinem czy z niedźwiedziem. Bo również w Polsce możemy dawki adrenaliny doświadczyć. W czwartek po południu piorun uderzył w parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Wybuchła panika, 3 osoby zostały poszkodowane. Informacja została podana na gorącą linię RMF FM. Po południu nad parkiem rozrywki Energylandia w Zatorze rozbłysło niebo od piorunów. Jak mówił słuchacz dzwoniący na gorącą linię RMF FM, jeden z nich uderzył nagle z jasnego nieba. Nie było żadnych chmur. Uderzenie było jednak na tyle potężne, że wystraszyło przebywające w parku osoby. Ludzie rzucili się do ucieczki, 2 osoby zderzyły się głowami, a nastolatek wpadł w panikę. Kobieta, mężczyzna i chłopiec mieli podczas przechodzącej nad zatorem burzy przebywać na terenie strefy basenowej. To wtedy doznali obrażeń. Jak dowiedział się reporter, wszyscy są przytomni, ale zostali zabrani do szpitala na badania. 2 osoby dorosłe zderzyły się głowami, nic im się nie stało. 11-latek doznał szoku. Jemu też nic się nie stało. Natychmiast wezwaliśmy karetkę, która zabrała poszkodowanych na obserwację do szpitala, powiedział rzecznik Energylandii Christian Koider. Piorun uderzył w piorunochron znajdujący się na jednym z budynków gastronomicznych, dodał przedstawiciel parku.
Jak przekonuje rzecznik parku, w Energylandii są liczne zabezpieczenia, które w tym przypadku spełniły swoją funkcję. Jeśli jest burza, wyłączamy wszystkie atrakcje, ale w tym przypadku nad Energylandią było bezchmurne niebo. Piorun uderzył nie wiadomo skąd i wystraszył nam gości. Park po pół godzinie znowu był czynny, wyjaśnia Christian Koider. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła ostrzegawcze SMS-y. Alert RCB trafił do mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyckiego, łódzkiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz niektórych powiatów w województwach pomorskim, wielkopolskim, małopolskim, podkarpackim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i upałem. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może osiągać prędkość do 115 km na godzinę. Trochę poszperałem w komentarzach do różnych artykułów, żeby zobaczyć, czy są jacyś świadkowie tego zdarzenia, którzy by może zdementowali to, jak widzą tę sprawę media. I jak się okazało, tych komentarzy świadków jest naprawdę bardzo wiele. W końcu Energylandię także wiele osób odwiedza. Tylko, że co ciekawe, każdy jakby inaczej tę historię zapamiętał. Zobaczcie sami. Marzena Chmielewska. Proszę Państwa, jak można pisać, że dwie osoby zderzyły się głowami i nic im się nie stało? Znam sytuację. Osoby straciły przytomność od uderzenia pioruna w nich. Pan ma złamaną rękę, oboje szwy na twarzy i obrażenia ciała. Jak może rzecznik takie kłamstwa pisać? Kamil Zielarz. To są jakieś jaja. Oto jak z pierdoły zrobić super newsa. Jestem w Energylandii i sam widziałem to. Paniki nie było. Piorun walnął w pobliżu. Babka z facetem ze strachu zderzyli się głowami, a jakiś małolat słabo się poczuł i już robią z tego mega sensację z masową paniką i zapowiedzią końca świata. Wszyscy przytomni pojechali do szpitala na badania w razie czego. Jakby co, na wszelki wypadek. Na to odpisała mu Martyna Chudziak. Piorun był jeden, uderzył w rodzinę, nie zderzyli się głowami. Panika była chwilowa, gdy zorientowano się, co się stało. Do tego zdarzyło się to nad basenem. Było tam wiele dzieci, które były przerażone. Nie rozumiem, jakim cudem mieliby oni zderzyć się tak mocno, że wzywali karetkę. No, także tego. Dobrze, że przynajmniej alert RCB ich wszystkich o tym ostrzegł, nie? A nie, czekajcie. Kinga. Piorun uderzył nagle. Zaraz po nim dostałam SK z alertu. Aha. Jeśli sam jeszcze nie dostałeś alertu RCB i nie wiesz, o czym mowa, lub nie wiesz, jak to się dzieje, że takie alerty do ciebie przychodzą, kliknij ten link, bo tutaj mówiłem o tym trochę szerzej. No ale cóż, ci z RCB się przynajmniej starali, nie? A w sumie ten film obejrzy no co najmniej te 50 tysięcy osób, więc pewnie i wśród was znajdzie się przynajmniej jedna czy z dwie osoby, które też były świadkami tego zdarzenia. Napiszcie w komentarzach, jak wy to zapamiętaliście. Na pewno przypnę taki komentarz u góry listy. A teraz ruszamy już na tematy ekonomiczne. No każdy z was spotkał się z podróbkami znanych produktów. Adidas zamiast Adidas, czy Tuna zamiast Puma. Podrabiane kosmetyki, odzież, elektronika czy leki biją w naszą gospodarkę. Gdyby nie ten proceder, firmy mogłyby zwiększyć zatrudnienie o ponad 28 tysięcy miejsc pracy, pisze Rzeczpospolita. Straty wynikające z piractwa oraz wprowadzenia do obrotu podrabianych produktów tylko w 11 sektorach rodzimej gospodarki sięgają w naszym kraju 9,5 miliardów złotych rocznie, informuje gazeta, powołując się na raport Unijnego Urzędu do Spraw Własności Intelektualnej. Rzeczpospolita dotarła do najnowszego raportu tej instytucji, z którego wynika, że wielkość tzw. sprzedaży utraconej sięga 10% całkowitej sprzedaży w badanych branżach, a to znacznie więcej niż unijna średnia. Instytucja ostrzega, że problem jest potężny, a fałszerzy i piratów zachęcają łagodne kary i potencjalnie wysoki zysk, czytamy w gazecie. Zajęcie się podrabianiem towarów staje się atrakcyjne dla organizacji przestępczych, stwierdzili autorzy raportu. Wynika z tego, że w branżach kosmetycznych, odzieżowych, obuwniczych, a także tych zajmujących się produkcją i handlem artykułów sportowych, smartfonów, zabawek, biżuterii i zegarków, torebek, alkoholi, a nawet produktów farmaceutycznych, nagrań muzycznych czy pestycydów, straty wynoszą 7,4%. 7,4% sprzedaży tych sektorów. W Unii Europejskiej sięgnęły one w ubiegłym roku około 60 miliardów euro, ale w latach 2012-2016 średnio rocznie było to ponad 92 miliardy euro. Biorąc pod uwagę, iż producenci działający zgodnie z prawem produkują mniej niż miałoby
to miejsce w przypadku nieistnienia podrabiania, zatrudniają też mniej pracowników. W analizie oszacowano, że w całej Unii Europejskiej bezpośrednio tracimy w ten sposób nawet 468 tysięcy miejsc pracy. W Polsce to prawie 30 tysięcy, wskazuje raport. Bread to nazwa pewnej rosyjskiej piekarni, której właściciele w ogóle nie kryli się z tym, że czerpali z popularnego serialu Breaking Bad. Oczywiście te analizy zakładają, że każdy, kto kupił podróbkę, kupiłby również oryginał, jakby nie miał innego wyboru. No, śmiem w to wątpić. Chyba, że każdy z tych oryginałów by był na jakiejś mega promocji, na przykład w takiej Biedronce Outlet. Niemal od zawsze sieć sklepów Biedronka kojarzy nam się z przystępnymi cenami. Hasło codziennie niskie ceny pamiętamy chyba wszyscy, choć właściwie nie pojawia się już w kampaniach dyskontowego giganta. Każdego miesiąca miliony Polaków odwiedzają dyskonty, którymi zarządza portugalska spółka Jeronimo Martins. Sklepy spod znaku sympatycznego owada są absolutnie najchętniej wybieranymi przez konsumentów w naszym kraju. Później długo, długo nic i dopiero konkurencja z Niemiec, Lidl, Kaufland czy francuski Carrefour. Większość respondentów odpowiada, że Biedronka zachęca licznymi promocjami, a także dostępnością różnorakich produktów z całego świata. I rzeczywiście, często przeceny proponowane przez portugalskiego giganta robią wrażenie. Ponadto raz po raz pojawiają się egzotyczne przysmaki, których próżno szukać w ofercie innych sieci. Jednakże Jeronimo Martins nie spoczywa na laurach. Właściciele najpopularniejszej sieci dyskontów w naszym kraju chcą przyciągnąć oszałamiająco niskimi cenami jeszcze większe grono klientów. Co prawda w tradycyjnych Biedronkach wszystko pozostaje bez zmian, ale w całym kraju już wyrastają nowe punkty pod szyldem znanej marki. Jak się okazuje, oprócz inwestowania w rynek dyskontów, Portugalczycy chcą skupić się także na sklepach w formule outlet. O co chodzi i jak dużych przecen możemy się tam spodziewać? Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, to naprawdę imponujących. Wiadomo już, że Biedronka w swoich nowych sklepach ma zamiar przeceniać oferowane produkty nawet o 80%. Tak znacznych cięć nie spotkaliśmy przecież nawet w zwykłych sklepach, którymi od lat 90. zarządza w Polsce Jeronimo Martins. Czy Polacy co tydzień będą mieć Black Friday? Co znajdziemy w nowych punktach otwieranych pod szyldem Biedronki? Otóż będą tam oferowane głównie artykuły tekstylno-przemysłowe. Jak czytamy na łamach serwisu dla handlu, w tym roku kolejny Biedronka Outlet zostanie otwarty we Wrocławiu. Jest dopiero trzecim tego typu punktem w Polsce. Dwa pozostałe znajdują się w Gdańsku i Poznaniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że ekspansja będzie kontynuowana i najpewniej już w najbliższych latach outlety dotrą do najmniejszych miast. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, czego dowodzą podane przez największe media dane. Przez pierwsze 3 tygodnie jego funkcjonowania zakupy robiło w nim aż 14 tysięcy klientów. Średnia wartość koszyka klienta opiewała na 60 zł, czytamy w serwisie dla handlu.pl. Czyli jednak rosyjski market Mery, który wszedł niedawno na polski rynek, wywołał na tyle wielką panikę, że już nawet Biedronka zaczyna się do tego dostosowywać, do tych nowych rosyjskich standardów. To dobrze. Konkurencja jest wskazana w każdej dziedzinie gospodarki i naprawdę bardzo szkoda, że tak często jej nie doświadczamy i widzimy globalny monopol, na przykład takiego Google'a, Facebooka czy YouTube'a. Jeśli nie wiecie, o jakim rosyjskim markecie mowa, no to tutaj kliknijcie ten link, tam o nim mówiłem nieco szerzej, a teraz ruszamy standardowo do drętwego suchara. Wyjeżdżając na krucjatę, król Artur postanowił sprawić swojej księżniczce pasknoty. No i poszedł do najlepszego kowala w mieście i ten mu zaoferował najnowszy krzyk mody, pasknoty z gilotyną. Król Artur więc go kupił, założył swojej żonie i wziął ze sobą kluczyk, jak wyjeżdżał na krucjatę. Wrócił po kilku latach i oczywiście chciał sprawdzić swoich rycerzy, czy wszyscy są mu tak wierni i żaden nie próbował jakichś numerów z jego księżniczką. Wszystkich ustawił w rzędzie pod ścianą i kazał im zdjąć spodnie. I jak się zdziwił, jak 11 rycerzy było z równo przyciętymi członkami. Jedynie Lancelot prezentował się ze swoim dumnym, całym, nienaruszonym przyrodzeniem. Moi wspaniali rycerze okazali się bandą chłoty. Nikomu już nie można ufać. Tylko jeno ty, Lancelocie, mi się ostałeś. No powiedz coś. No i tak czekał, aż ten coś powie. Ale Lancelot milczał. Tego drętwego suchara podesłała nam znowu Elizabeth Molak, za co oczywiście dostajesz swojego 40 złotego Ryszarda.
A jeśli i ty chcesz dostać swojego złotego Ryszarda, to napisz nam swojego suchara w komentarzach. Ja tymczasem się już będę żegnał. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapkę w górę i subskrypcję. A tymczasem do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!